jest, jest super. Jest super, dobra, tak. Czyli wyglądam jak strach na wróble, jest ok. Szanowni Państwo, jest sobota, piękny, słoneczny, wiosenny dzień. Na dworze mam kwiatki, a tutaj w parowozowni w Jarocinie. No właśnie, zacznijmy od tego. To jest to miejsce, które, mówiąc przekornie, popełniło pewien błąd. Otóż parowozownia zgodziła się na to, żeby przywieźć im windę. Niniejszym stało się to przedwczoraj. Obecnie, oczywiście po całym dniu zmęczenia, po prostu wrzuciliśmy to jak leci w korytarzu. Dzisiaj trzeba to będzie ładnie poukładać, schować, żeby w przyszłości, żeby na razie nie zawadzało, a w przyszłości można było tą kabinę poskładać z powrotem do kupy. Sterowanie zresztą też, ale skoro w tej chwili jeszcze to leży na korytarzu tak porozwalane nieładnie, a potem będzie poukładane tak, żeby nie przeszkadzało, to najlepszym pomysłem, zanim to poukładamy, będzie spacerek pomiędzy tym złomem i pokazanie, co tutaj tak naprawdę przedwczoraj przyjechało. Także popatrzmy, no może tak, pierwsze z prawej mamy tablicę przekaźnikową od sterowania, dźwig na 17 pięter plus parter plus kiedyś dawno temu i nieprawda piwnica. Dawno temu, bo podobno była, nieprawda, bo już nie ma. Widzimy, nie ma przekaźnika 511.1. Ale jak się przyjrzeć, to tam jest farba zdarta, że był kiedyś przykręcony. Ciekawy przypadek, bo są jeszcze te liczniki, które nam liczyły ilość jazd według tego, co w kablach wypatrzyłem. Tablica przekaźnikowa została wypięta łącznie z numerkami, więc chociaż w tym jednym nielicznym przypadku nie będzie plombowania i zabawy z tym, żeby te kabelki... Inaczej, o co mi chodzi? No bo jak monterzy odcinają kable, powiesz monterowi, żeby ci kawałek zostawił, to zamiast iść to tutaj, tu, to tu. I teraz zagadka dla oglądających, ile jest zabawy, żeby potem te kable z powrotem poplombować, podorabiać. A jeżeli człowiek samemu przysiądzie i ma taką możliwość, sytuację, czy się wepcha, no to robi się to z numerkami, siedzi się tam, nie wiem, godzinę, ale się 10 godzin zaoszczędza na tym, żeby potem tych numerków nie dorabiać. Tutaj, szanowni Państwo, mamy, pokaż z bliska, listwa zaciskowa z dachu kabiny. Tutaj była płytka wzmacniacza od fotokomórki drzwi. Ona gdzieś jest, a jak nie ma, to mam drugą. Proszę się nie martwić. Wyłącznik strefy dźwiowej. Ostka się... albo tak, nie, ona taka była? Coś tu się... No może i taka była. Wyłącznik strefy dźwiowej. Jak się okaże zepsuty, też mam zapasowy, nie ma problemu. Nie ma kabelków, ponieważ weszliśmy na kabinę i wszystkie kabelki podpinaliśmy elegancko, również z numerkami, z zaciskami. Wszystkie kabelki stąd wypluć. Tutaj pokaż. Już. Kabelki wszystkie wypluć, wszystkie elementy, żeby się nie zniszczyła, no bo ona niestety będzie robić jeszcze zawózek towarowy przy demontażu zawartości szybu. Ale to trzeba najpierw ściągnąć, żeby się nie zniszczyło. Kabelki są ponumerowane, schemat mamy, także po prostu odkręcamy wszystko jak leci, a potem będziemy to składać tylko ładnie, bo tutaj to jest spaghetti. Tyle w temacie, dziękujemy. Pozdrawiamy. Po czym drugiego dnia przyszli monterzy i od drugiego końca te kable równo i kable znikły. No w końcu miedziane, po co to komu, także finał miałem, jak się postarał, a i tak całe okablowanie na kabinie trzeba będzie zrobić na nowo, bo niestety kable sobie wzięły i znikły. Tutaj mamy, właśnie, to jest ciekawa dykta, już tłumaczę, na takich dystansach z klocków. Jeszcze powinien być jeszcze trzeci kawałek, chyba tam leży. Mianowicie dach kabiny jest dwuwarstwowy. Tutaj jak wchodzimy na kabinę, to dreptamy po tym, a między właściwym dachem, tym od sufitu, jest ten dystans i tam właśnie sobie kabelki przechodzą, żeby się nie plątały pod nogami. Tu, szanowni Państwo, widzimy podstawa pod kabinę, o tak to nazwijmy, żeby się nie myliło. Na tym kwadracie po prostu stoi kabina. Tutaj mamy gumowe, znaczy jest płytka i tu jest guma pod spodem. Nóżki, na których się właściwa kabina, ten mebel opiera, podłoga od kabiny. A ta rama jest dokręcana do właściwej ramy. Tutaj jeszcze jest górna belka ramy kabinowej. Możesz pokazać tu z bliska. Zawiesie. No teraz to tak bokiem. Tu jeszcze były drugie dwa, one są zdjęte, gdzieś tam leżą, bo panowie monterzy
je zdjęli i na tym ćpieniu zawiesili pas w momencie, kiedy kabina już wisiała na tiraczku, a nie na oryginalnej ciągarce, jak już nimi były wypięte. Tu mam jeszcze gumy od medla kabinowego. Chodźmy dalej. Po tej stronie szafy stycznikowe. Niestety brakło tyle, żeby szafa stycznikowa się zmieściła, żeby ją wywieźć z maszynowni na parter. No. Pięknie. Bezdotykowo. Czyli co? Ostatni Leonard zjeżdża na dół. Ostatnia szafa stycznikowa. Również do wozu. Biedny Kuba. Wszystko kurczę prowadzi. Panowie zrobili, wszyscy, którzy tam byli, burzę mózgów i zostało postanowione, że najmniej szkodliwe będzie uciąć stopę. Mamy stopę. Dlaczego tak postanowione? No, no bo co? Można byłoby, nie wiem, obciąć oporniki i potem się bawić z kablami. Pionowa to jest gięty profil z blachy. Co widać, to nie jest cełownik taki fabryczny, to jest wygięty płaskownik. Jest to miękkie strasznie. Natomiast sama stopa jest kątownikiem. Jedno do drugiego jest dospawane. Teraz wystarczy, żebyśmy tą resztkę stąd wypieprzyli na płasko, żeby został nam sam kątownik. Poprosimy jakiegoś zdolnego spawacza, żeby nam to ładnie pospawał z powrotem. Nie ryzykuję, żeby tego samemu zrobić, bo ja sobie krzywdę zrobię, a to też przy okazji spieprzę. I na powrót dospawamy to, gdzie było. Fakt faktem, szafa będzie 4 cm niższa, ale to chyba jest najmniejszy problem w tej chwili. Styczniki zostały niestety zapożyczone przez spółdzielnię. No to już jest chyba historia na oddzielny film, bo tutaj można komedię z tego nawet wyreżyserować. Niemniej znowu zwraca się moje zbieractwo, czyli zapas styczników łącznie z tą blachą na styczniki z innych dźwigów Bardonada, które były kiedyś tam demontowane i kiedy brałem wszystko to, co mi się do auta zmieściło. Więc te styczniki ja sobie tu przywiozę, połączę na powrót. Trzeba będzie niestety okablować. Dobrze, że te kable zostały. Jakoś sobie poradzimy. Natomiast mamy drugą szafę. I teraz tu wchodzi przebitka. Prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, mam chyba zdjęcie zrobione. Byłem tam 2 miesiące przed rozpoczęciem demontażu. Już tych styczników nie było, jeszcze zanim przyjechali monterzy demontować ten ostatni. Także ktoś sobie za przeproszeniem stwierdził, że przyjdzie i ładnie zabili, no bo przecież to są styczniki i można w nich sobie coś tam wytopić. Więc nie mamy w tym momencie dzięki temu dwóch kompletów styczników. Znaczy, no dobra, no mam drugi komplet też w zapasie, więc nie ma problemu. Na górze mamy oporniki, chyba trochę nam się powyginały w transporcie czy coś, ale widzę, że o... Nie, no to jest całe. Nie ten, chyba. Oporniki raczej wyglądają na całe, co najwyżej te uchwyty do nich, które w zasadzie nawet też gdzieś jakieś mam powykręcane, się znajdą. O, oporniki się nie boję. Jak się okaże, że któryś pękł i to z przerwą w drucie oporowym, mam co najmniej 2 komplety tych oporników, nie wiem czy nie więcej. Więc to wszystko w razie czego będzie można uzupełnić. Transformatory zostały odkręcone, bo są ciężkie. Wzmacniaczy magnetycznych, które tutaj lądują, mam cały zapas. Też zostały odkręcone A, bo są ciężkie, B, bo tyle kabelków się odkręca w 5 minut. Idziemy dalej. Aha, i tutaj nie ma oczywiście dźwiczek. No, to jest to, czego nie mam, dźwiczek. Ale dlaczego? Nie potrafię zrozumieć. Tutaj trochę żelastwa. Może tak, ogranicznik. Ogranicznik nie jest fabryczny. Ogranicznik jest już transliftowy, z tego co kojarzę. Ale zawsze będzie można gdzieś znaleźć jakiś z lat 70. Będą dwa. Niemniej jest to ogranicznik do chwytaczy bębnowych, czyli ten, który klinuje linkę. Nie tylko ją zatrzymuje w prosty sposób, ją porządnie klinuje, bo ta linka musi zacisnąć szczęki hamulcowe. O, aż mi telefon wyleciał. No, nie jest tutaj łatwo, niestety jest to dźwig szybkobieżny, więc ogranicznik trzeba dość mocno rozkręcić, żeby zadziałał. Nie tak prosto jak na klinowej kabinie, która 0,7 metra jedzie i już działa.
Dalej mamy tak, tutaj są oporniki rozruchowe od przetwornicy. Pokaż tutaj z tyłu, one były tu zamontowane na czterech śrubach, one po prostu też są ciężkie. No może nie jakoś wybitnie, ale każdy kilogram mniej na tej szafie to jest mniej pieprzenia się, żeby ją wynieść. Tu widzimy szczęki hamulca. Telefon sobie przełożę. Szczęki hamulca. I nam się bolec od zwieracza urwał, ale to się dobierze. Zwieracz prawdopodobnie taki chyba jak na drzwiach. Nie mam pojęcia. Pewnie tak. To się załatwi. Jak to działa, no to jest też temat na oddzielny materiał. Dość ciekawy, myślę. Tutaj mamy dolne kółka od kabiny, które możemy poznać po tym, że mają tą grubą płytę i szpień. Ponieważ ta płyta i ten szpień, plus jeszcze do tego dochodzi gdzieś druga płyta też z taką dziurką na ten szpień, stanowią zawieszenie tych szczęk. Czyli jak ta szczęka się zaciska na prowadnicy, to na tym szpieniu w tym momencie cały ciężar kabiny zostaje z dużej prędkości wyhamowany. Burgesy, temat znany i lubiany. Dwie sztuki. Jeden działa wcześniej, drugi później. O tym też można kiedyś będzie opowiedzieć. To są rolki, przez które się linka przewijała do bębna. Do bębna dojdziemy, który zaciskał szczęki hamulca. Kółeczka górne. Proszę zobaczyć, że kółeczka górne mają małą płytkę. Te mają potężną, bo ta płytka jeszcze robi za podstawę do hamulca. A tutaj jest tylko utrzymanie ramy w pionie, żeby się nie gibała na bok. Znowu dwie rolki, które zaginają nam linkę ogranicznika. Tylko ta już, tu już linka wychodzi w górę do maszynowni i w dół do obciążki. Jeden z transformatorów sterowych se tu leży. Bębenek drewniany, na którym wiszą kable zwisowe. A tu mamy fartuch, proszę Państwa. I to jest chyba fartuch szybowy, jak pamiętam. Tak, i tutaj są nogi od szafy stycznikowej. I to na tym styczniki wiszą. To jest też fragment potrzebny. Będziemy sobie z tym działać. Tutaj jest taka drobnica. Wyłączniki ze zderzaków. One są stabilne, jak zderzak został, zderzak niestety, no mieli mi zostawić i przakrę wyrzucili. Jak zderzak przełączy ten przełącznik, on jest stabilny, trzeba go sobie przyjść i pstryknąć, żeby zamknął z powrotem obwód. Elementy zawiesia od linty brakujące zdjęte tu leżą, jakieś śrubki, nie śrubki, listwy, stop spod szybia. O, troszkę się odkręcił, ale do zrobienia, a jak nie, to się weźmie zapasowy. Napęd, że tak powiem, napęd drzwi szybowych. Nie wiem, czy napęd to jest dobre słowo. Nie w tym sensie, tutaj drzwi wisiały na tych rolkach, nie w tym sensie, że on je napędza, tylko w tym sensie, że tu są spiratory ze sprężyną. Czekaj, sprężyna jest w tym drugim. Nie wiem, czy widać, jest sprężyna, ona go cofa, nie? Dach od strony górnej, na to ta dykta tutaj przychodziła. Dach od strony dachu, czyli to, co znamy z filmików na YouTube, gdzie ludzie tą windą jeździli, nagrywali. To tą stronę normalnie widzimy. Tej strony nie widzimy, bo ona jest w sumie przykryta tą dyktą. I tam nawet zostały blaszki, gdzie jakieś kabelki przytrzymywały. A tutaj mamy windę od spodu. Gniazdko, no trochę się rozdupczyło. Gniazdko pod kabiną było. To jest jakiś, to chyba do burgesów szło, nie wiem, dobre pytanie. Zachował się jeden z kabli, chociaż tyle. Tu możesz pokazać z tej strony. Podłoga kabiny, patrz, wyśrupali, kuźwa. Podłoga kabiny, kropeczki. Ona teraz wygląda brzydko, no bo ta kabina przez 2 tygodnie, czy tam więcej, robiła za kontener na gruz. Bo niestety tam wszystkie otwory drzwiowe były kute, z jednej strony domurowane, z drugiej rozkute. No i to trzeba było czymś przewozić, czyli kabiną. No, nic z tym niestety nie zrobimy. Dobra. Czyli tu mamy wszystko. To idziemy teraz tam... Aha, tu masz jeszcze fartuch. Teraz kurde zgubiłem, ale to jest, jak pamiętam, szybowy. Tak, to jest próg szybowy, tylko do który nogami leży. Tu piętrowskazywacz był.
którego spółdzielnia zabrała, ale ja mam piętro wskazywacze, kabinowe oczywiście. O, to jest w takiej pozycji. Teraz kamera jest w windzie. Po tym depczemy, jak wchodzimy do windy. Tu gdzieś w tym, od tej strony toczą się rolki od drzwi szybowych. Jakoś tak to było, jak pamiętam. I to jest przykręcone gdzieś tam do ściany. To sobie wisi w szybie. I to jest wejście. Na każdym piętrze jest taki zestaw. Bateria mruga na czerwono. No, jak padnie, to wymienimy. I tutaj jeszcze część rzeczy została nam spitrana w to miejsce. To chwilowo, to zaraz tam będziemy układać do pionu. Mamy belki boczne od ramy kabinowej. Dobrze widać? Świetnie. Bęben od hamulca bębnowego łącznie z gwintami. Proszę zwrócić uwagę, tu jest w tą stronę gwint, a tu jest przeciw. Zawiesie do lin wyrównawczych, no bo to była szybkobieżna winda. Wysoka, więc się liny wyrównawcze robiło, które wyrównywały ciężar lin nośnych. One szły do podszybia i tam zawracały. Tutaj mamy, co to jest? To jest też część konstrukcji spodu windy, pod podłogą. I tu jest, nie, wróć, to było na, to musiało być do kabiny montowane, bo tu jest szpień, który Burgessa wciska. I ciężar ludzi, pasażerów tym czpieniem uginał delikatnie łącznie z tą ramą. Wszystko to naciskało i te Burgessy się przełączały. Tu gdzieś znajdziemy to, na przykład ta listwa. To są te skośne belki, które poziomują podłogę jakby w ramie, żeby ona się tam nie gibła, żeby była sztywniejsza. O, to nie ma w klinowej ramie na przykład tego. Gdzieś tu jeszcze powinniśmy znaleźć... A, pod drzwiami leżą. Tak, mamy drzwi szybowe. A pod drzwiami szybowymi tu są te celowniki od spodu ramy czy coś tam. Dobra, no teraz nie będziemy kopać, będziemy przenosić jej tak za chwilę. I płytka, na której zderzaki uderzają, żeby kabinę podeprzeć. O, i tu widzimy kontakt chwytaczy, z tego co pamiętam to był. Tutaj zwieracz chwytaczy, oto dziubał, czyli to jest... Tak, no bo tu mamy przecież liny i to jest, drzwi leżą teraz na jednej dolnej belce, jednej z dwóch dolnych belek ramy kabiny. Tutaj mamy troszeczkę wyposażenia szybowego, czyli kilka rurek z przesłonkami, ze względu na to, że one jednak są inaczej skonstruowane niż w przypadku zwykłych dźwigów, które w każdym bloku i tak dalej sobie spotkamy, więc warto było też je zabezpieczyć. Żeby było wiadomo, po czym fotoimpulsatory jeździły. Można się przyjrzeć. Aha, ta jest krótka akurat. Zwykła, ale te blaszki są dziurkowane w gęsty sposób. I to chodzi o to, że w zależności jakie piętro, jaki przypadek, to te blaszki mają różną długość. Więc nie są prefabrykowane tak jak te, tylko są właśnie, o, można powiedzieć, dobieralnej długości. A to chyba od krańcowego, bo jest taka długa. No i mi tej krzywki schodkowej też nie zostawili, chociaż prosiłem. Tej od wyłącznie od tego nastawnika. A właśnie, przecież chcemy pokazać numer. Drugie drzwi szybowe. Patrz, i tu są płytki od tego. Od górna część na hamulec, bo ma dziurę na szpinie. Mebel kabiny. Jeden bok. Pod nim drugi bok. Za nimi tył kabiny. Może przy okazji pokażmy, jak kabina jest montowana. To jest bardzo sprytne. Mamy takie, wygląda jak do zamka w drzwiach. Metalowy kawałeczek z dziureczką podłużną. A po przeciwnej stronie, tu w sumie takie wystają, jest albo drewienko, albo metalowy haczyk. I tym haczykiem, jak się to zahaczy, to się ta kabina trzyma kupy. I teraz pewnie już Państwo wszyscy zauważyli, że jednego elementu nam brakuje. A nawet dwóch. Brakuje nam, znaczy w sumie to będzie jeden element, brakuje nam całych drzwi kabinowych. Szczęście takie, że całe drzwi kabinowe wywiozłem rok wcześniej z innej windy, więc mam nadzieję, że będą dały się dopasować. Stąd nadzieja, bo były od tej dużej meblowej, a tutaj mamy tą małą, więc mam nadzieję, że nie będą węższe.
Natomiast nie mam tylko i wyłącznie progu, czyli tego, ale od kabiny. No i tu jest problem. No niestety trzeba będzie taki próg zdobyć, a ostatni Leonard poszedł już właśnie, tu stoi, więcej nie ma. No i trzeba będzie skombinować jakąś inną windę z rębowską, z automatycznymi drzwiami, najlepiej tej samej szerokości, albo szerszą mi się dotnie i skołować próg kabinowy do drzwi. No cóż, to my się bierzemy w takim razie za układanie tego w bardziej ludzki sposób, żeby to w korytarzu tak nie zawadzało. Koniec. Tu się bęben nawet złapał. Proszę, kompaktowo jeszcze można drugą, trzecią windę tu przywieźć nawet. Bez problemu. No i jest ogranicznik prędkości. Nawet działa. Tylko bez liny. Lina jest gdzie indziej. Jak ci się podoba? Winda to winda, no co? No co, no to nie złoma, no co? No taką windą to nie jeździłaś chyba. Chyba nie. Dobra. Przesłonki. Dostawmy tutaj chociaż jeden komplet. Niech będzie widać. K31.07. Chyba 0.16. To wygląda. No, rama kabinowa w komplecie. Tak to wygląda po ułożeniu. Nie zajmuje dużo miejsca. Tu się jeszcze z 5 wind zmieści. Bez problemu. Znaczy ramo. To jeszcze jest lewe. Tutaj mamy drzwi szybowe. No i zrób pauzę i idziemy pokazać. Tutaj złożyliśmy szafy stycznikowe. I mebel od kabiny. Podłoga. Ona jest brudna. To jest do zrobienia. To nie jest na dzisiaj. Szafy stycznikowe. Oporniki są w środku wsadzone, żeby... I tutaj jest, są wszystkie ściany położone. Jedna, druga, trzecia. Tak to wygląda. Na razie, na chwilę obecną będzie sobie to stało. A jak będzie na to czas i ochota, i siła, no to wtedy to skręcimy do kupy. Nie dzisiaj, nie jutro i nie za tydzień. Ale przynajmniej mamy z czego działać.